Zero euro już w obiegu. Kolejny rybnicki projekt na rzecz poprawy jakości powietrza. Co dalej z budżetem? Dobry wieczór, Joanna Jędraszczyk-Kałówak. Jest czwartek, 28 stycznia. Zaczynamy wiadomości raciborskie. Ma być sposobem na promocję powiatu i jego najcenniejszego zabytku, jakim jest Zamek Piastowski. Mowa o banknocie kolekcjonerskim o wartości 0 euro, którego sprzedaż ruszy już w sobotę. Idea emisji banknotów pamiątkowych 0 euro zrodziła się w 2015 roku we Francji i z powodzeniem jest kontynuowana w wielu krajach. Pierwsza polska emisja banknotu 0 euro z wizerunkiem Warszawy miała miejsce 24 listopada 2019 roku. Teraz przyszła pora na powiat raciborski. Pomysł to promocja ziemi raciborskiej, promocja najważniejszego zabytku w powiecie raciborskim, ale myślę w województwie śląskim, naszego Zamku Piastowskiego, żeby po prostu po dobie, powrocie, po pandemii zachęcić do odwiedzenia naszego powiatu. Mamy się czym pochwalić, mamy szereg ścieżek rowerowych, atrakcji, które znajdują się przy ścieżkach, wieże widokowe i wiele fajnych, ciekawych miejsc, a przede wszystkim napędzić tym samym naszą gospodarkę miejscową. Stąd każdy pomysł, który ma wypromować w szerokim gronie naszą ziemię raciborską, myślę, że jest dobry. Banknot przedstawia widok Zamku Piastowskiego w Raciborzu od strony dziedzińca. Centralne miejsce zajmuje kaplica zamkowa pod wezwaniem świętego Tomasza Becketa. Dodatkowo na banknocie umieszczono awers i rewers Halerza Raciborskiego, srebrnej monety bitej i używanej jako środek płatniczy w księstwie raciborskim w XV wieku. Banknot jest kolekcjonerski, jest to już wydanie, które na świecie w wielu krajach Europy miało miejsce. U nas w Polsce parę miejscowości już mamy, dołączamy do grona osób, które będą mogły poszczycić się wydaniem tego banknotu. Zainteresowanie, to powiem, jest bardzo wielkie. Jest nakład limitowany, 5000 sztuk, żeśmy jako powiat wypuścili, podpisaliśmy umowę. Tak jak powiedziałem, jesteśmy już w posiadaniu tego banknotu fizycznie. No myślę, że kolekcjonerzy już dzwonią, pytają, czy jest możliwość pozyskania. W związku z tym, że nakład jest limitowany, z zakupem banknotu warto się pospieszyć. Zapraszamy wszystkich do nabycia tego banknotu kolekcjonerskiego. Sprzedaż internetowa rusza 30 stycznia. Oczywiście banknot będzie również dostępny w naszym Centrum Informacji Turystycznej na Zamku Piastowskim, więc tutaj wszystkich miejscowych, naszych mieszkańców zapraszam. Jeśli ktoś jest zainteresowany, w cenie 20 zł będzie można taki banknot nabyć. Przy okazji emisji powiatowego banknotu starosta zaprezentował też krótki film promujący najcenniejszy zabytek naszego regionu. Wszystkich bardzo serdecznie. Grzegorz Swoboda, jestem starostą raciborskim. Dzisiaj chciałem Państwu zaproponować, przede wszystkim pokazać nasze wspaniałe miejsce, jeden z najcenniejszych zabytków na Śląsku. Otwieramy się nie tylko na Śląsk, ale na całą Polskę. Stąd dzisiaj premiera, prezentacja naszego banknotu. Idea powstała właśnie tutaj w sercu samego Raciborza, w sercu naszego powiatu raciborskiego. Prezentujemy dzisiaj banknot, na którym główne znaczenie ma nasza kaplica świętego Tomasza Becketa. O kaplicy więcej oczywiście nasz miejscowy kustosz Grzegorz Nowak za chwileczkę opowie. Ja jednak zapraszam do odwiedzenia naszego miejsca, do odwiedzenia tego wspaniałego tutaj serca Grodu Piastów. Tutaj Zamek Piastowski w Raciborzu promujemy, zapraszamy serdecznie. Znajdujemy się w kaplicy zamkowej, która jest najstarszym elementem naszego Zamku Piastowskiego w Raciborzu i pochodzi z XIII wieku. Kaplica jest też nazywana perłą śląskiego gotyku, a to dlatego, że jest porównywalna do francuskiej Champ-Chapelle, która jest na terenie Francji pod Paryżem. Podobnie jak paryska, jest także dwupoziomowa. Pod nami jest też taki drugi poziom i tam kiedyś prawdopodobnie przechowywano relikwie patrona kaplicy, czyli świętego Tomasza Becketa z Canterbury, arcybiskupa z Anglii, którego mamy na obrazie głównym na ołtarzu. Grzegorz Swoboda ma nadzieję, że nowy sposób promocji powiatu przyciągnie turystów do naszego regionu, a także przyczyni się do wzrostu gospodarczego powiatu. A z nieoficjalnych źródeł wiemy, że w kontekście promocji powiat już niebawem znów nas zaskoczy. W poniedziałek, 25 stycznia, w rybnickim magistracie podpisana została umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a miastem Rybnik na dofinansowanie termomodernizacji miejskich budynków. To kolejne środki, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza w tym mieście.
Rybnik od wielu lat znajduje się w czołówce miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Dlatego też jego władze podejmują szereg działań na rzecz walki ze smogiem. Kolejnym z nich jest termomodernizacja budynków wielorodzinnych, będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. To 17 milionów, które trafi na głęboką termomodernizację budynków wielorodzinnych. To jest ta tkanka komunalna, miejska budynków, która jeszcze posiada te stare, węglowe, nieefektywne źródła ciepła. I przede wszystkim założeniem jest tutaj likwidacja indywidualnych źródeł ciepła, podłączenie do sieci ciepłowniczej. Czyli to mamy kolejne kilkanaście budynków, które zostaną podłączone do sieci ciepłowniczej, dzięki czemu poprawi się jakość powietrza na terenie miasta. Podstawowym problemem miasta Rybnika jest smog, stąd inwestycja, jak wiele inwestycji jest nakierowanych na termomodernizację i zmiany źródła ciepła. 17 milionów to duże pieniądze, cały projekt łączny koszt to 24 miliony, ale ambitnie chcemy termomodernizować, chcemy wymieniać źródła ciepła, podłączać się do sieci gazowniczej czy albo ciepła systemowego. To bardzo ważne, no i bardzo się cieszę, że do podpisania tych umów dzisiaj doszło. Dofinansowany projekt obejmuje swoim zakresem roboty termomodernizacyjne w 27 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w dzielnicach Boguszowice Osiedle oraz Niedobczyce. Piece węglowe zostaną zastąpione źródłami gazowymi lub podłączone do sieci ciepłowniczej. Dodatkowo wykonane zostaną roboty termomodernizacyjne mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię cieplną. Planujemy zrealizować je w latach 2021-2022, także myślę, że już pierwsze efekty pod koniec tego roku będą widoczne. To nie pierwszy raz, kiedy Rybnik pozyskuje środki z katowickiego funduszu w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W poprzedniej edycji miasto pozyskało 25 milionów złotych, dzięki czemu część zasobów komunalnych przeszło kompleksową termomodernizację. A to tylko jedno z wielu działań samorządu na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście. To świadczy o dobrych wnioskach, dobrze przygotowanych wnioskach, ale to także świadczy o determinacji samorządu, dla którego ten cel walki ze smogiem jest jednym z najważniejszych, stąd tak duża determinacja i stąd tak duże projekty, które są składane, obejmujące wiele, wiele budynków. Ja myślę, że jest za co pochwalić tutaj samorządowców z terenu miasta Rybnika, ponieważ parametry, które były mierzone w skali kraju, rzeczywiście wskazywały tutaj na duże zanieczyszczenie i współpraca z tym samorządem to czysta przyjemność, ponieważ rzeczywiście wnioski, które są składane, są zwykle realizowane, bo są robione po prostu dobrze, bo kwestia nawet formalna czasem, czysto techniczna, różnie to wygląda, jeśli chodzi o inne jednostki. Natomiast tutaj Rybnik wywiązuje się z tego, ponieważ czuję bardzo dobrze, ponieważ wydaje mi się, że czuję potrzeby nie tylko mieszkańców, ale wszystkich tych, którzy tutaj w Rybniku przebywają, bo rzeczywiście już gołym okiem i węchem można zauważyć, że jakość powietrza w Rybniku się zdecydowanie poprawia. Zdecydowanie poprawia się też świadomość samych mieszkańców, którzy we własnym zakresie podejmują działania na rzecz ograniczania niskiej emisji. Przede wszystkim te wszystkie nasze akcje są zaplanowane dużo wcześniej i ta część informacyjna zmieniająca tutaj mentalność rybniczan to było coś podstawowego i dzisiaj mogę powiedzieć, że stopniowo ta masa krytyczna się przewala i poparcie dla działań nie zawsze popularnych, bo kosztotwórczych, ale też trzeba przyznać, że pojawiły się mechanizmy finansowe, z których mogą mieszkańcy korzystać i być może tutaj zaangażowanie oraz śledzenie wzajemnych postaw sąsiedzkich powoduje, że mieszkańcy indywidualnie też bardziej się interesują tematem. Wynik programu Czyste Powietrze, na co zwróciłem uwagę, to już jest 1900 złożonych wniosków na około 20 milionów złotych dofinansowania. A to najwięcej wśród wszystkich samorządów na terenie województwa śląskiego. Wspólne działania samorządu i mieszkańców już przynoszą efekty. Mamy pewną poprawę, ona zależy często od czynników zewnętrznych, czyli wiatru, temperatury, ale stawiam tezę, która myślę nie jest znowu aż zbyt odważna, że jest nieco lepiej. Na pewno byśmy chcieli, aby to powietrze spełniało idealne warunki, ale zwracam uwagę również na rozwiązania systemowe. Jesteśmy miastem, które nie działa jako samotna wyspa, nie funkcjonuje jako samotna wyspa. Myślę, że w ramach całego subregionu czy całego województwa nacisk na wymianę źródeł musi być i dlatego mówię wszystkie ręce na pokład.
Przypomnijmy, że działanie 171 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego Rybnik otrzymał 17 milionów złotych, to tylko w tej edycji 39 dofinansowanych projektów na kwotę ponad 92 milionów złotych, a już w marcu rusza nabór do kolejnej edycji konkursu. Wczorajsza sesja Rady Miasta miała zostać poświęcona w głównej mierze debacie nad budżetem miasta. Niestety z powodów technicznych obrady zostały przerwane. 28. sesja Rady Miasta odbyła się w trybie stacjonarnym. 27 stycznia rajcy omawiali współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu. Zajmowali się także miejskimi nieruchomościami czy planami zagospodarowania przestrzennego. Jednak styczniowe obrady zdominowały dwa tematy. Pierwszy z nich to odwołanie przewodniczącego. W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 23 radnych. Za odwołaniem było 14, przeciw 7, a od głosu wstrzymało się 2. Tym samym przewodniczący Leon Fiołka został odwołany z funkcji przewodniczącego Rady Miasta. Kolejnym, chyba najważniejszym tematem tej sesji miało być głosowanie nad budżetem miasta na rok 2021. Prezydent zaczął go omawiać około godziny 19.30. Po niemal 2 godzinach dyskusji nad planem finansowym zanikła transmisja internetowa obrad i zarządzono przerwę. Niestety kłopoty techniczne nie ustępowały, w związku z czym ostatecznie sesja musiała zostać przerwana. Obrady zostaną wznowione 3 lutego o godzinie 16. Kolejne posiedzenie radni rozpoczną od dyskusji, a w jej następstwie głosowania uchwały budżetowej miasta Racibórz na 2021 rok. Dzisiaj dyżur pełnią apteki Podróżami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty od 7 do 22. I w niedzielę i święta od 8 do 22. Oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W dzisiejszych wiadomościach raciborskich to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.